pora do hotelu na śniadanie. No i pora na pożegnanie. Tu sobie mieszkam. Tam jest wulkan El Teide. Nie widać pewnie, ale chatę mam ładną, prawda? Bieganie to przyjemność, ale to też czasami wyrzeczenia. Tak naprawdę bieganie, kiedy robi się z niego coś większego i potrzebujemy na ten temat spędzać więcej czasu, no to robi się sporo wyrzeczeń. Dla mnie często kosztem snu. W tej chwili jest po 5 rano. No owszem, ocean ładnie tutaj przygrywa. Niebo jest ładnie oświetlone, ale czołówkę muszę wziąć, bo wschód będzie koło 7. No a ja mam w zasadzie z rana taki czas na bieganie. Też bieganie z rana dla mnie jest rzeczą najlepszą. Ja najbardziej to lubię. No więc dzisiaj trochę takich jakichś luźnych przemyśleń biegowych z rana, z nad oceana. Dlaczego bieganie to wyrzeczenia i dlaczego lubię biegać rano. Zapraszam. Teraz tu biegnę w taki ładny tunel. Jest ciemno, a potem w ogóle będę biegł jakimś ciemnym szlakiem, co za dnia go opatrzyłem. No więc czołówka na pewno się przyda. Jedziemy. Żeby dobiec do miejsca, gdzie będzie naprawdę fajnie, będzie przyroda, będzie na wybrzeżu, ale bez tunelu, no to muszę przebiec przez takie, no troszeczkę ciężkie tunele. Tu na Teneryfie wydostać się z Puerto de la Cruz jest dosyć ciężko, ale wypracowałem sobie fajną ścieżkę, no więc fragmenty może uda mi się tutaj nagrać, ale to tak za 2 godziny, jak będzie świt. Póki co lecimy przez tunel. Tunel za mną. Ja mam jakieś 2 kilometry do biegu do tego miejsca, gdzie będę sobie biegł po lewej stronie klif. Znaczy tu jest cały czas ocean. Natomiast no, tu jest taka ścieżka przy drodze. Tam jest centrum miasta. A mi tak naprawdę zależy na bieganiu między palmami nie kaktusowymi, tylko bananowymi, bo takie rosną z jednej strony, z drugiej strony ocean, zejścia na plażę. No i by doznać tejże to przyjemności, zapodaję się tam z rana, bo tak naprawdę najbardziej podoba mi się schemat, w którym świat się budzi, czyli schemat, w którym ja wychodzę. Jest ciemno, wszyscy jeszcze śpią. Nie wszyscy, samochód jakiś przejechał, ale dużo ludzi śpi. Biegaczy zacznę spotykać koło 6:30 pierwszych tutaj. A słońce zza gór gdzieś tam wyjdzie dopiero po godzinie 8:20. Natomiast wschód gdzieś jest tutaj po 7:00. Natomiast góry są... góry... wulkan jest wysoki, więc się z niego trochę później to słońce zza niego wychyla. No więc lubię to zjawisko obserwować, no ale przede wszystkim z rana jest najlepsza energia, najlepsze flow. Sporo różnych też pomysłów przychodzi, no więc dlatego dla mnie bieganie z rana jest podstawą, jeżeli tylko mogę, ale no to nie jest łatwe, tak? No to nie jest rzecz, którą robię jakoś naturalnie. Zwykle jest budzik, chociaż dzisiaj obudziłem się o 4:00 i tak myślę, już iść biegać czy nie? Budzik miałem nastawiony na za 15:05, no ale jeszcze tam przeczekałem trochę. Więc czasami się obudzę sam z siebie, ale to raczej rzadkość. A zwykle jednak jest budzik,
jest walczenie ze sobą, czy aby na pewno. No i jest ten syndrom, no dobra, to trzeba się ubrać. No i o tym trzeba należy pomyśleć wcześniej. Dzień wcześniej wszystko rozpakowane, ubranka, wszystkie strój, na jednej kupeczce leży, także rano już wstanę, chwytam ten mój pakiet biegowy, czołówka, koszulka, spodenki, buty, skarpety, zegarki i co tam jeszcze potrzeba. No i biorę to, ubieram, bez zastanowienia wychodzę. Jak już jestem na dworze, no to wiadomo, że było warto. A na koniec pobiegania już zawsze wiadomo, że było warto. No dobra. No póki jeszcze jest jasno, bo tutaj jest trochę reflektorów świata tego, co nagrywam, a za chwilę się trochę oddalamy w bok. No zobaczcie, co za zbieg okoliczności. Na mojej trasie będzie Spartan Race. Tego jeszcze wczoraj tutaj nie było. Tu widzę, rozstawili, tu jest 3 kilometr. Czyli w tą stronę się biegnie. Okej. Nie miałem zielonego pojęcia, ale no dzisiaj jest piątek, więc pewnie coś w sobotę może być, albo dzisiaj może nawet coś będzie organizowane. Ewidentnie, ewidentnie. No i co, oni będą moją trasą biec? Bo ja właśnie sobie... Tu jest zejście na tajną trasę. Na którym jest całkowita ciemnia i będziemy się coraz bardziej oddalać od cywilizacji. Może tak. No ale to teraz naprawdę jestem dosyć podekscytowany, że tak powiem. No bo jak jest Spartan, no nie to, żebym był jakimś zwolennikiem takich biegów przełajowych, nie za bardzo, ale może warto byłoby jednak coś rozkminić ten temat, jak myślicie, skoro mi się tutaj podłożył taki bieg. No dobra, żebym się nie wyglebał, no to na razie przerwa. Są. No bananki są niedojrzałe. No ale właśnie takie klimaty. Ja tu sobie biegnę, a tu jakaś plantacja bananów jest. Zanim dobiegnę do części właściwej, o, jeszcze więcej bananów w bananie. Te palmy tutaj rosną tak troszeczkę niżej. A tu wyżej. No ogrodzone, pewnie im tutaj szabrują. Ale przepiękne kiście bananów, przepiękne palmy, to się tak nazywa. Ale przyznam, że próbowałem jednego, nie są dojrzałe, nie. Są jeszcze bardzo niedojrzałe, no ale kiedyś dojrzeją. No, są olbrzymie te plantacje tych bananów, oczywiście ogrodzone, ochronione. Lecimy dalej. Ale u mnie słychać. Na kamerze może być różnie. Ale dajmy im szansę. Już trochę wchodzę w taki przełaj. No i tutaj już dobiegam do bardzo przyjemnej części oceanicznej, jakąż to wąską ścieżkawą, ale jednak. No i zaraz powiem o tym, dlaczego ja biegam rano. Ciekaw jestem, czy wy macie też swoje powody, czy biegacie rano, czy kiedy tam.
oceanu jeszcze nie widać, czołówką tego nie oświetlę, gwiazd też nie. Natomiast no, za chwilę zrobi się jasno, no to coś pokazuję tutaj. A no póki co to muszę zachować ostrożność, bo tą ścieżkę dopiero przebieguję drugi raz, więc nie znam jej bardzo dobrze. Może być różnie. A spotkałem tutaj wczoraj zawodnika, który tak poginał. Normalnie widać było, że jest facet, miał z 55-60 lat. Kurde, nie mogłem go dogonić. Znał na pewno tereny. Wiem już, przygotowywał się do Spartana. Chociaż ścieżka Spartana gdzieś tutaj odbiła. No i nie ma tego Spartana. Już i dobrze. Gdzieś polecieli chyba w drugą stronę, chyba w miasto bardziej. Zaczyna się robić coraz przyjemniej, jeżeli chodzi o roślinność. A ja szukam ścieżki, o jest tutaj. To chyba czyjaś posiadłość, tam nie wchodzimy. No tu jestem pierwszy raz. Agawa, ponoć raz wyrasta, a potem umiera. No właśnie. Raz wyrastamy, a potem umieramy, czy mamy wiele żyć, jak sądzicie? Takie poranne przemyślenia. No ale ja tu póki co cisnę po schodach. Siłę biegową to tutaj się da robić, a propos ostatniego odcinka. Cały czas schodki i schodki. Nie mam pojęcia, gdzie dobiegłem, muszę potem sobie sprawdzić. Ale tymi schodkami 250 metrów do góry. Schodki non stop z nad oceanu. No i do jakiejś miejscowości. To było przebicie z Puerto de la Cruz do jakiejś innej miejscowości wzdłuż wybrzeża i potem trzeba było się wspiąć dosyć ostro, ale no dobra ścieżka na siłę biegową. Jeszcze jest ciemno, jest 6:30, za pół godzinki no coś nad oceanem gdzieś tam ponagrywam w końcu o tych moich powodach, pokażę wam je też. Póki co muszę odnaleźć drogę do domu. Ciągle nic nie widać. No cóż. Tam jest Puerto de la Cruz. Tam jest miejscowość, z której przebiegłem, do której się wspiąłem. A tam jest ocean. Nie włączam nawet czołówki, bo to nie ma sensu. A ja jestem gdzieś tutaj na środku tych schodków, które może kiedyś za dnia jeszcze nagram. Może na chwilę to oświetlimy sobie. No w każdym razie jeden z powodów, dla których biegam w nocy, biegam rano, jest właśnie to, że mogę się oswoić z tą ciemnością. Ciemność wymaga oswojenia. Ciemność nie jest dla nas naturalna. Gorzej widzimy. Boimy się różnych rzeczy. A to jakaś zwierzyna, a to nierówność, a to, że zabłądzimy, a to, że w ogóle ktoś nas zaatakuje, a to każdy ma tam jakieś swoje czorty, lęki, które wychodzą właśnie bardziej w ciemności. Niektórzy się boją, że spadną ze schodów i umrą. Nikt ich nie znajdzie. Nie wziąłem się telefonu swoją drogą. Ostatnio nie biorę telefonu, bo mi przeszkadza.
A jak go biorę, to często jesteś w trybie samolotowym, więc jak ktoś się do mnie nie może dodzwonić, to przepraszam. No w każdym razie to bieganie rano to tak naprawdę jest bieganie wieczorem, czy też bieganie w nocy, które przechodzi w poranek i dzięki temu oswajamy tą noc, oswajamy te jakieś nasze lęki, oswajamy naszą płynność poruszania się właśnie po ciemku w takich warunkach, gdzie można się potknąć, gdzie jest nierówno, być może tu jest, gdzie są schody, być może tu są, no i gdzie jest przepaść, być może tu jest, ale jest barierka też. Zaparłem się kolanem, żeby nie polecieć. Więc jest to jeden z powodów, to jest po prostu trening. No bo dla ultrasa biegamy w nocy, to jest no naturalne. Tak nawet jeżeli wystartujemy na biegu ultra za dnia, no to ta noc przyjdzie prawdopodobnie. Często startujemy w nocy, a czasami tak jak przy moim TDS-ie biegłem dwie noce. No więc ta umiejętność biegania i radzenia sobie w takich warunkach to jest rzecz potrzebna. No i to jest jeden z powodów, ale chyba ważniejszy jest, że ja to po prostu uwielbiam. Uwielbiam biegać w nocy. A jak ta noc przechodzi w poranek, no to dla mnie jest to jeszcze lepsze. No już widzę, że to słońce się gdzieś tam zaczyna przebijać, no ale GoPro ma tutaj niskie ten próg łapania światła, więc jeszcze wam nic nie pokażę. To punkt numer jeden. No to może chwilę tymi schodkami pobiegnę i zaraz kolejny punkt. Co? Jakieś obrządki? Satanistyczne? Czy wręcz przeciwnie? Strasznie dużo krzyży. Może ktoś wie, co to może oznaczać. Sarita Akasa. Nie wiem. Nie wiem, ale krzyże też poukładane z drewienek. Chyba lepiej stąd pójdę. No generalnie tak, no jest strach w nocy, krzyże straszą, czaszki się pojawiają, ale są też ładne widoki. Ale na nie trzeba zaczekać do świtu. Dobra, patrzcie jakie warunki. O, nie ptopesz. Czasami to jest tak, że bieganie w warunkach porannych, tudzież nocnych, to jest jedyna możliwość, jeżeli na przykład mamy gorąc. No i to nie muszą być Kanary. Tutaj oczywiście za dnia biega się ciężko, jest gorąco, duszno. Ale w lecie nawet w Polsce również, żeby biegać, no to jak się chce jakiś mocniejszy trening zrobić, no to tylko rano, jak te temperatury jeszcze nie wzrosną. Jeżeli chodzi o taki trening właśnie jakiś szybkościowy, wydolnościowy, no to tylko rano albo w nocy, ale ja lubię taki właśnie tą noc, która potem przechodzi w dzień.
No więc jest to kolejny powód, dla którego czasami warto pobiegać rano. Oczywiście w zimie no to jest odwrotna sytuacja i pewnie nas bardziej ciągnie, żeby pobiegać za dnia. Natomiast jeżeli panują niesprzyjające warunki pogodowe, a my potrzebujemy przycisnąć, no to sprawdźcie tą porę poranną, budziki i tak dalej. Więc poza powodem oswajania ciemności, oswajania lęków, trenowania w nocy dla ultrasów, żeby się koordynować, żeby jakby nabrać tej płynności biegania w nocy, no to dla szybkościowców, dla tych, co chcą po prostu potrenować szybkie bieganie, albo ogólnie, że nie lubicie się pocić aż tak bardzo, no to w lecie jest to powód, kiedy ja też lubię sobie wstać i pobiegać, gdy jeszcze jest w miarę chłodno. Już powoli zaczyna być widać ocean. Agawy, które wam pokazywałem, też już widać bez czołówki. A kolejny powód, dlaczego ja biegam rano, no to są treningi na czczo. Uczenie organizmu spalania tłuszczu, a w zasadzie chodzi mi o pobieranie energii z tkanki tłuszczowej, a nie z węglowodanów. To jest potrzebne zarówno do biegów ultra, no bo tam potrzebujemy masę energii i nie dostarczymy jej z węglowodanów tak dobrze. Zresztą węglowodany mają negatywny wpływ, jeżeli chodzi o nasze o przemianę materii, pojawiają się jakby związki, które czynią to zmęczenie, natomiast ogólnie toksyny jakieś tam wydzielają. A bieganie na tłuszczu, oczywiście zmienianie tych proporcji, że trochę więcej palimy tłuszczu, trochę więcej węglowodanów, no to jest coś, co można organizm nauczyć właśnie, między innymi biegając na czczo, aż do opróżnienia akumulatorów. No już teraz nie wiem, gdzie to u mnie jest, bo potrafię biec 40-50 km i ciągle mogę biec, ale na pewno ta granica gdzieś jest. Pamiętam, jak była na poziomie 15 km, potem 20-30. Maraton kiedyś zrobiłem, no a teraz wiem, że ta granica jest gdzieś dalej, no ale już zwykle na czczo aż takich dystansów nie jestem w stanie pobiec, bo też biegam wolniej. Ale biegając w szczególności rano i trenując do maratonu, no to będzie biegać szybciej też. Te treningi, które w ramach planu treningowego pod maraton 3 godziny 3:34, które omawiam, je też można robić niektóre rano. Będzie ciężej, ale będziecie też uczyć organizm pobierania energii z tłuszczu w większych proporcjach niż z węglowodanów. No i w rezultacie to być może ta taka ściana energetyczna was nie spotka, albo spotka troszeczkę później, no bo nie zużyjecie tego glikogenu. Nasz organizm jest całkiem mądry i jest tak, że jak on widzi, a dobra, to ten człowiek już mnie tu męczy, już nie mam energii w tych węglach, w tym glikogenie, no to wezmę się za te tłuszcze. No i on widzi to jeden, drugi, trzeci, piąty raz tak robimy, to on się potem przestawia na to, że już częściej czerpie energię z tłuszczu. Natomiast tego można się nauczyć, biegając właśnie na czczo. No a jak na czczo biegać, najlepiej rano, bo przecież nie będziemy głodować do popołudnia albo do wieczora. Więc dla mnie jest to trening przed śniadaniem. Dzisiaj wypiłem tylko tam parę łyków wody i tyle, i w trasę. No, już jest 7 z minutami, już coś zaczyna być widać, ale zaraz będzie jeszcze ładniej. No więc ta ścieżka, którą tutaj was przeprowadzałem w nocy, nic nie było widać, za dnia widać coś takiego. Klify, ocean. Dzisiaj są chmury, więc wschodu słońca jako takiego nie będzie, ale i tak warto. No więc dla widoków, biegamy rano dla tego wschodzącego słońca. To jest taka wschodząca energia, ona naprawdę daje powera na cały dzień. Spróbujcie tego, jeżeli nie próbowaliście. Dlatego, żeby właśnie obudzić się razem ze słońcem,
Tu kury są też, razem z kurami czy z kogutami. Ludzie tutaj w tych, zaraz jeszcze tam dojdziemy, w tych bananach trzymają kury. Te kury tam chyba coś sobie grzebią, nie wiem, może jakiś ekosystem wspólnie to funkcjonuje. No więc też jest to powód taki widokowy, taki no po prostu przyjemny, jeżeli zwłaszcza macie te widoki, ale jeżeli nie macie widoków, to po prostu w mieście rano jest mniej samochodów, mniej kopców, mniej ludzi na ulicach, mniej świateł, więc takie rzeczy logistyczno-wizualne, no to jest też powód, o znowu schody, powód, żeby z rana się zerwać i oczywiście trzeba ten budzik nastawić, trzeba się zerwać, to nie jest łatwe dla mnie również, ale no tak jak mówię, nigdy tego nie żałuję, a zwłaszcza jak gdzieś jestem krótszy okres, no i mam tą jedną chwilę, żeby coś tutaj pooglądać jeszcze dodatkowo. W okolicznościach, w których rzadko mogę to oglądać, no to czemu nie skorzystać? Tam może będzie widać druga strona już. Tam jest moje miasto, do którego zmierzam. Tam gdzieś się wdrapywałem. No pora na śniadanie. No, wspomniane koguty, kury. Tu akurat plantacja bananów, tylko czegoś innego, ale jest świt, jest pianie kogutów. Ostatnie spojrzenie na moje. Widać coś. Gdzieś jakoś tam tak zbiegłem. Kilometrów to strasznie dużo nie jest, ale góra była po prostu gigantyczna. Co dzisiaj sobie zrobiłem taki późniejszy dzień. Kradłem się komuś na plantację bananów. Finca Los Pajares. No te plantacje tutaj są niesamowite. No niestety one są poogradzane murami, siatkami. Pewnie mi tutaj szabrują te banany. Ale mogłoby to być takie otwarte i wtedy byłby jeszcze lepszy widok. No a tak tutaj dużo tych dobiegów jest po prostu między murami, no bo tam są jakieś uprawy. No cóż, coś za coś. No a tutaj chyba będzie najlepszy taki widok właśnie z góry na te plantacje. Tu są plantacje gdzieś tam bananków. Tam jest mój klif. No i to się rozciąga na dosyć dużym obszarze. Tutaj je zakryli czymś, pewnie tam, nie wiem, może jakieś bardziej wrażliwe, może jakaś inna odmiana, ale ogólnie bardzo fajnie to wygląda. No i tak się można poczuć specyficznie, jak się biegnie przez te plantacje. Chociaż jak w środek się nie da wbiec, to by trzeba było komuś biec na posiadłość. Tego robić nie chcemy, no ale pooglądać sobie można, w szczególności tymi piętrowymi półkami można czasami gdzieś tam sobie poprzebiegać. No i tyle. Bieganie no to jest też układanie sobie priorytetów, a takie bieganie z rana no to w szczególności też wymaga jednak ładnego uporządkowania priorytetów. Czy my chcemy kosztem tego porannego snu zerwać się na bieganie? Kosztem snu, ale jednocześnie to wymaga na przykład ode mnie, żebym rano tak poszedł biegać, żeby mi się naprawdę chciało, to muszę pójść spać wcześniej o tej 22, więc czy my chcemy
sobie uciąć ten dzień z wieczora poprzedniego dnia. Czy nie chcemy się objeść, bo jak się objejemy, no to też ciężko się wstaje. No więc wymaga to pewnych wyrzeczeń. Bieganie w ogóle wymaga wyrzeczeń. Jest to dosyć gruby punkt najczęściej na agendzie. A bieganie z rana wymaga sporych wyrzeczeń. No ale czy warto, czy nie warto, to każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Mi się wydaje, że biegamy dla zdrowia. Biegamy dla zdrowia na ciele i na umyśle. Tu będzie ten Spartan Race. No muszę sprawdzić. Potem się urwał, ale gdzieś tędy biegnie. Muszę obadać, o co tu chodzi. No, tutaj mój kamper. No to idziemy się troszeczkę przebrać, coś zjeść i dalej w trasę. Tak na poważnie, no to jeszcze kawałek do domu. W hotelu. Nie będę musiał. I gdzieś tam. Ale zanim tam, to jeszcze coś wam pokażę. To jest takie odbicie fajne, bo tego oceanu aż tak bardzo nie zaznaliśmy. Za jasnego. Murek, plantacje i biegacz. Wulkan El Teide. Moje ulubione tereny. Tutaj odpowiadam na pytanie Witolda, czy jest gdzie biegać na Teneryfie. Jak się mieszka w mieście, to ciężko. Tak jak widzicie, trzeba sobie radzić. Jak się znajdzie fajną ścieżkę, tak jak ta, to o i owszem. Natomiast okolice wulkanu El Teide, czy park na wschodzie wyspy, Anaga się nazywa. Na zachodzie też są bardzo fajne tereny, tam w okolicach Los Gigantes. Generalnie no, trzeba wyjechać z miasta, bo w mieście trzeba kluczyć te drogi. Są tutaj pokręcone, zatłoczone, trochę brudne często niestety, więc żeby gdzieś pobiegać, to trzeba sobie znaleźć taki teren. Albo po prostu wyjechać gdzieś na teren parku, właśnie El Teide, są zarąbiste i wulkanki, i górki. No albo pobiegać sobie po takim dosyć starym lesie, w, nie wiem, parku, puszczy, Anaga, też bardzo fajne miejsce. A teraz już widzę pierwszego porannego biegacza. Jeszcze raz rzut oka na ocean. No i ja muszę, patrzeć jak się ugrudziłem, asekurację. No a ja muszę się udać na śniadanie. Zdobyć trochę energii ze słońca, jej nie umiem jeszcze czerpać. Ani z wiatru, ani z wulkanów. Ale może troszeczkę jednak coś tej energii dostaję z natury, skoro tak można biegać bez przerwy. Pora do hotelu na śniadanie, no i pora na pożegnanie. Tu sobie mieszkam, tam jest wulkan El Teide. Nie widać pewnie, ale chatę mam ładną, prawda?
zobaczymy co tam na śniadanie, może jakiś banan, może jakiś korzonek, może szklanka wody z solą w ramach uzupełniania elektrolitów. Potem rozpoznamy tego Spartana. Może jeszcze dzisiaj jakiś Spartan będzie, albo jutro, skoro tutaj te flagi tak wiszą. Potem trochę łyk energii w takiej czy innej postaci. No i lecimy dalej z dzisiejszym dniem. Tak pięknie zaczętym. Witold, daj znać, gdzie ty biegasz. Ktokolwiek dotrwał do tego końca filmu, dajcie znać, gdzie biegacie, jakie macie patenty, czy biegacie z rana, jak tak, to dlaczego. Ja tu wymieniłem kilka moich powodów, ja pewnie nie wszystkie, bo tak naprawdę kamerę w rękę i coś tam peplał do tej kamery bez przemyślenia. Natomiast no myślę, że jakieś ważniejsze uchwyciłem. Trening w nocy, bo przyjemniej, bo widoki, bo trenujemy koordynację, walczymy ze swoimi słabościami, jakimiś lękami. No i ogólnie zdrowie, mniejszy ruch. No i przede wszystkim te banany, zobaczcie. Oni pootwierali te plantacje, żeby mi to zaraz nie puszczuli sami jakimiś. Cześć! Zmierzamy do tunelu z początku tego filmu. No widokowo tu jest świetnie, ta ścieżka jest naprawdę fajna. No tyle, że samochody tu jeżdżą, jest no jakieś zanieczyszczenie powietrza, jest głośno też, ale zobaczcie, ktoś tu sobie, prywatna rezydencja, wybudował sobie basen, który mu napełnia woda oceaniczna. Teraz nie ma aż takich strasznych fal, ale czasami jak przyjdzie taka fala, to widziałem, po prostu ma tam gigantyczny napływ nowej wody. Więc no, jest taka miejscowość, takie baseny są też porobione, może dzisiaj tam pojedziemy. Trochę więcej ludzi niż tutaj, no ale tam są tego typu baseny, tylko że publiczne, takie dwa baseniki. No i dobiegłem do Puerto de la Cruz, tu kończę tą wyprawę. Zachęcam was do wyjścia na dwór, jak da się to na bieganie, jak się nie da na spacer, jak się nie chce to na rower. No i dajcie tutaj znać,
jakie są wasze patenty biegowe. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.